Droga krajowa numer 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem Południowym. W końcu będzie mieć dwie jezdnie wraz z nowym węzłem obok przystanku kolejowego Wieliszew w centrum. W końcu to wszystko się połączy i powstaną tutaj m.in. również drogi rowerowe i drogi serwisowe wzdłuż całej inwestycji. Niestety trochę drzew zostanie wyciętych, a właściwie już zostało wyciętych. Jak wygląda cała ta inwestycja i co tu się dokładnie dzieje i jak to będzie wyglądać na zakończeniu? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tym Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z nad drogi krajowej numer 61. Tutaj jest przebudowana na odcinku od Legionowa do Zegrza Południowego. Ta ulica zmieni się całkiem poważnie. Dlaczego? Bo w tym miejscu nie będzie już jednej jezdni, będą dwie jezdnie. Pojawią się też drogi serwisowe, będą oczywiście też pozostałe elementy, jak drogi rowerowe, nowe chodniki, nowe ronda i inne bariery, włącznie z nowymi przejściami dla pieszych i przystankami autobusowymi. A zaczynamy od tego przystanku autobusowego w tym miejscu. Warszawska, to się tutaj kończy na aktualnie już przebudowanym odcinku. I od tego miejsca te drogi po bokach, które widzicie, zostaną wydłużone do nowego skrzyżowania, które będzie się znajdować kawałek dalej, a konkretniej właśnie w tym miejscu. W międzyczasie będziecie widzieli mniej więcej, jak wyglądają projekty, które udało mi się w miarę wyciągnąć. Z tego co kojarzę, są mniej więcej adekwatne do tego, co jest planowane tutaj do realizacji. I w ten sposób będziecie dokładnie też wiedzieli, dlaczego tak zostało dużo wyciętych drzew, czemu jest tak duży ten zakres budowy i co to faktycznie tutaj się właściwie dzieje. Więc sobie przejdźmy do projektu tego pierwszego odcinka. W tym miejscu, jak widzicie, powstanie nowe, duże skrzyżowanie na dwa, ogólnie na całym odcinku będą po dwa pasy w każdym kierunku. Natomiast, jak widzicie, w ramach tego skrzyżowania powstaną też nowe przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, oczywiście również nowe przystanki autobusowe. Więc faktycznie to się dosyć potężnie w tym miejscu pozmienia. Przystanki autobusowe będą za skrzyżowaniem, no i powstanie właśnie też również te nowe przejście dla pieszych. Te całe skrzyżowanie będzie sygnalizacją świetlną, czyli zupełnie inaczej niż miało to miejsce teraz. A te drogi w tym miejscu zostaną wydłużone, tu gdzie jest aktualnie ta zawrotka, ona zostanie pozostawiona w tym miejscu, ale po prostu zostanie wyciągnięta dalej, aby był ten część drogi rowerowej. Po prostu też pociągnięta dalej na pozostałym odcinku. Co ważne, również w ramach przystanków autobusowych są przewidziane nowe wiaty. I przechodzimy sobie do kolejnego miejsca, gdzie będzie właśnie przystanek autobusowy z przejściem dla pieszych przez całe te też w tym miejscu miejsce. Bo tutaj zbytnio nie ma dużego układu ulic, żadnych skrzyżowań większych, ale powstanie tutaj faktycznie nowy przystanek autobusowy w tym miejscu. Drogi serwisowe, a konkretnie te dojazdowe do wszystkich posesji będą właśnie po bokach całej tej inwestycji i w tym miejscu się znajdzie również przejście dla pieszych wraz z nowym przejazdem rowerowym. Droga będzie mieć w tym miejscu przekrój 2+2, plus oczywiście te drogi boczne. Droga rowerowa będzie tylko łącznie po stronie prawej, czyli w skrócie po prawej, wzdłuż drogi serwisowej, która będzie się teraz znajdować po lewej stronie, czyli po stronie północnej całego przekładu przedziału drogi krajowej nr 61. Dotajemy do kolejnego przystanku. Ten przystanek zmieni swoją lokalizację i będzie on bliżej, a właściwie on będzie w ramach nowego skrzyżowania, które w tym miejscu powstanie. Tu też powstanie nowe rondo z jednej strony, właściwie po lewej stronie, z ulicą Długą i z pozostałymi ulicami, które w tamtym rejonie są. To dosyć duże będzie węzeł. No i zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądać. Tu po prawej stronie właśnie go widzimy. Przystanki autobusowe znajdują się właśnie za całym skrzyżowaniem. Nowe przejście dla pieszych, nowe przejazdy rowerowe. No, już klasycznie widzimy tutaj też, że w ramach tej inwestycji nie będzie przejść dla pieszych z każdej strony skrzyżowania, na każdym wlocie i wylocie, tylko i wyłącznie będzie z trzech stron, co jest oczywiście na minus, ale tak już jest niestety projektowane w ramach GDAKi w ostatnim czasie. No i powstanie nowe rondo do rozjazdu w okoliczne miejsca. Droga rowerowa w tym miejscu też przerzuci się ze strony północnej na stronę południową i będzie już się ciągnąć tutaj po prawej stronie, tu, gdzie ten budynek jeszcze stoi. Oczywiście wiadomo, że już aktualnie trwa proces wywłaszczania, jak i również, znaczy nie wywłaszczania, tylko wyprowadzania odszkodowań. Czy ten budynek jest już faktycznie pusty? Nie wiem. Tu macie X-em go zaznaczone na, po lewej stronie. Były czerwone X-y i to są właśnie te budynki, które znajdują się w przebiegu całej tej inwestycji i one po prostu muszą zniknąć, bo się znajdują w przebiegu tych budynków, w tej drogi rowerowej i samej drogi serwisowej, która będzie znajdować się właśnie po stronie południowej. Natomiast w tym miejscu został już przebudowany jakiś czas temu
Konkretniej w 2022 roku wiadukt kolejowy. Ten wiadukt kolejowy pierwotnie był stary i był w zupełnie innym przedziale, był też krótszy. Teraz został rozbudowany z możliwością rozbudowy również o jeszcze jeden tor, jeżeli będzie w przyszłości taki pomysł. No to faktycznie w tym miejscu zostało to całkowicie przebudowane jakiś czas temu. Również wtedy został przebudowany most w Nieporęcie, ale to w ramach inwestycji kolejowej. No i tutaj właśnie Gdańska przebudowała z kolei ten wiadukt kolejowy. Jest też możliwość, jak ja powiedziałem, rozbudowy go w przyszłości o jeszcze jeden tor, tylko po prostu trzeba dobudować obok ten wiadukt kolejowy, ale nawet w projekcie jest po prostu przewidziane na niego miejsce. Tu dalej z kolei widzimy przejście dla małych zwierząt. Takich przejść dla małych zwierząt też będzie przewidzianych trochę w ramach tej inwestycji, no więc to też jest dobra informacja, że faktycznie o tym się myśli, chociaż to był kanałek faktycznie dla wody, która w tym miejscu po prostu płynie. I też ogólnie, jeżeli widzicie gdzieś jakieś większe wycięcia, to może być to spowodowane tym, że się tam znajduje jakiś zbiornik tendencyjny, chociaż tutaj po prawej stronie to zupełnie jest inna rzecz, która tutaj w tym miejscu powstanie. Tutaj powstanie przejście dla dużych zwierząt nad całą tą inwestycją, zarówno nad częścią główną drogową, jak i również nad tą drogą serwisową, która się znajduje po południowej stronie, więc faktycznie duży obiekt w tym miejscu powstanie, tak jak widzimy zazwyczaj mimo wszystko na jakichś autostradach. Tutaj leciliśmy do ronda i to rondo całkowicie się w tym miejscu zmieni. DK61 i DW631 w tym miejscu się łączą, no i to rondo... Będzie rondo cały czas, ale będzie dosyć potężnie rozbudowane i w tym momencie mogę stwierdzić, że raczej planowany termin zakończenia tej inwestycji na pewno będzie opóźniony z jakimś nowym aneksem, bo tam po prostu był długi proces uzyskiwania różnych pozwoleń. Jak widzieliście, te rondo jest dosyć potężne, nowe. Co dokładnie jest tutaj realizowane w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o to rondo? Już wam tłumaczę. Po pierwsze, rondo pozostanie, ale będzie rozszerzone o nowe wjazdy i zjazdy. Będą tam już w pełnym zakresie wszystkie przejazdy rowerowe. Przejście dla pieszych na prawej każdej z stron. No i pojawi się tutaj wiadukt. Wiadukty będą dwa nad całym rondem, właśnie w przelocie pomiędzy Zegrzem Południowym a Legionowym, po dwa pasy w każdym kierunku. No i same rondo będzie mieć w zależności od miejsca od jednego pasu do dwóch pasów. Zjazdy będą miały po jednym pasie wylotowym z DK61, natomiast po dwa pasy już wjazdowe na same rondo. I w ramach tej inwestycji w tym miejscu na samym rondzie nie są przewidziane do realizacji żadne przystanki autobusowe. Tu też przy okazji tam powstanie nowy duży zbiornik retencyjny po stronie południowej, dlatego tam właśnie bliżej Nieporętu jest tak dużo tego lasu wyciętego, bo po prostu tam będzie się znajdować jeden z większych zbiorników retencyjnych w ramach tej całej inwestycji, tam właśnie po prawej stronie, gdzie są te wszystkie górki. Natomiast w tym miejscu znajduje się przystanek kolejowy Wielisze w centrum. Nowy przystanek kolejowy, który się znajduje w teorii w centrum Wieliszewa, w praktyce na tego Wieliszewa faktycznie zabudowanego trzeba trochę dojechać. Natomiast w tym miejscu faktycznie jeżdżą SKM-ki. W weekendy jeżdżą bardzo rzadko, bo jeżdżą nawet co 3 godziny. W tygodniu jest trochę lepiej sytuacja zrealizowana, jak widzicie właśnie na tych ujęciach, bo to było nagrywane w tygodniu, jakoś mniej więcej w środku dnia. I ludzie faktycznie korzystają, tu się znajduje ten parking obok, z tego wszyscy korzystają, jeżeli chodzi o pasażerów, i dojeżdżają po prostu w tym miejscu i następnie przesiadają się do pociągów i dojeżdżają do centrum Warszawy. SKM-ki tutaj cały czas funkcjonują i jest to jedyne połączenie w tym miejscu. Też jestem ciekawy, czy kiedykolwiek ten drugi peron, który tam się znajduje, został wykorzystany, bo ja nigdy nie widziałem takiej okazji, żeby faktycznie był wykorzystany, ale się znajduje, tak? Więc może kiedyś faktycznie zostanie on jakoś bardziej potężnie wykorzystany, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Tutaj, jakbyście byli po prostu ciekawi, nie jeżdżą pociągi kolei mazowieckich, tylko SKM-ki, czyli szybka kolej miejska warszawska. No i tak, jeszcze w ramach informacji, w ramach tej inwestycji odbudowy linii kolejowej do Zegrza Południowego powstał nowy przejazd kolejowy wraz z drogą rowerową, która aktualnie się ślepo kończy właśnie przed rondem. Tym starym. Te nowe rondo po prostu będzie przewidywać dobudowanie na tym odcinku nowego ciągu pieszo-rowerowego, właśnie aby połączyć te dwie inwestycje. I w ten sposób ciąg pieszo-rowerowy, który się będzie ciągnąć właśnie od linii kolejowej, będzie się łączyć z drogą rowerową, która się będzie ciągnąć od Legionowa, i z ciągiem pieszo-rowerowym, który się będzie ciągnąć od Nieporętu i dalej w kierunku Zegrza Południowego. W skrócie to się wszystko łącznie połączy w jedną całość. Z kolei w tym miejscu widzimy zaplecze budowy, które już się trochę rozbudowało, kiedy jeszcze była budowa linii kolejowej. Aktualnie to też jest magazyn wszystkich materiałów do budowy, no i oczywiście jedziemy te duże góry właśnie materiałów, no i w tym miejscu to jest tutaj wszystko realizowane i składowywane, więc po prostu przez to trzeba przejechać. Tutaj też na minus jest to, że faktycznie na tym przejeździe kolejowym trochę się długo stoi, ale on w tym miejscu pozostaje, nie jest realizowany przejazd bezkolizyjny w ramach tej inwestycji. Tu jeszcze macie jedno ujęcie i też zwróćcie uwagę, że te drogi rowerowe całkiem ciekawe, te pomiędzy Legionowem
właśnie rondem będą się łączyć i odjeżdżać od samej inwestycji. No i tak jak widzicie właśnie w tym miejscu, tego lasu w tym miejscu zostało naprawdę dużo wycięte. Jak będą kolejne odcinki z tej inwestycji, to wam pokażę ujęcia sprzed rozpoczęcia tego wszystkiego, jak to faktycznie wyglądało, bo po prostu no tego lasu tu zostało naprawdę dużo wycięte. Po lewej stronie będzie się znajdować ten zbiornik retencyjny, dlatego tak to zostało wszystko powycinane. To się też znajduje na terenie bagiennym, więc na pewno nie będzie to łatwiej sytuacji, dlatego też ta linia kolejowa, która w tym miejscu powstawała długo, była realizowana po prostu. Prace były tak robione, żeby te tory nie zniknęły po dłuższym czasie w bagnie. Natomiast znajduje się to oczywiście wszystko nad Zalewem Zegrzyńskim bądź Warszawskim Morzem, jak to niektórzy nazywają, dlatego te tereny są też po prostu podmokłe. No ale jak widzicie, ruch na tym rondzie cały czas jest i tak macie wyglądało to jeszcze przed rozpoczęciem tej całej inwestycji, żebyście mniej więcej mogli zarysować sobie, jak było to bardzo mocno zalesione, kiedy tutaj jeszcze nagrywałem inwestycje odbudowy linii kolejowej do Zegrza Południowego. Faktycznie wtedy dużo więcej tych drzew było i po prostu teraz zostały wszystkie wycięte w ramach budowy tej inwestycji. No i co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przynajmniej w teorii ta inwestycja powinna się zakończyć do połowy 2024 roku. Nie wliczając oczywiście przerwy zimowej, ale no chyba nikt w to nie wierzy, patrząc na tę inwestycję. Prawdopodobnie zostanie podpisany aneks. Na ile? Nie wiem. Ja sądzę, że na co najmniej rok, żeby faktycznie tą inwestycję można było na spokojnie zrealizować. Jest ona realizowana przez właśnie dwóch wykonawców w ramach formuły projektu i buduj i umowa została zawarta w 2020 roku, a konkretnie w grudniu, i wartość całej inwestycji aktualnie to jest 195 milionów złotych, więc no jest to tutaj realizowane, zobaczymy kiedy faktycznie zakończy się ta inwestycja. Łączny odcinek teraz tutaj jest realizowany to jest 4,5 km. No i miejmy nadzieję mimo wszystko, że jak najszybciej się ta inwestycja zakończy. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się w przyszłym miesiącu, bo ten film od miesiąca czekał na moje zmontowanie, więc przelot faktycznie mogliście zobaczyć już trochę wcześniej, więc faktycznie ujęcia są mniej więcej z połowy marca 2024. To was oczywiście bardzo serdecznie przepraszam, ale po prostu długo zbierałem materiały, te projekty, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak ta cała inwestycja będzie wyglądać. Jakie są planowane w najbliższym czasie utrudnienia, tego nie wiem, ale ruch ma być cały czas utrzymany na tej inwestycji, więc raczej o to się nie bójcie, ale korki raczej mogą być coraz to większe w tym miejscu. Zobaczymy już w maju, jak ta inwestycja postępuje dalej. Do zobaczenia. Cześć!